Bycie superbohaterem nie jest proste. Nie zdążysz rozwalić jednego szaleńca, a zaraz zjawia się następny. Mam tego dosyć. Potrzebuję jakiegoś silnego pomocnika. Hej, Xardas. Nie masz może jakiegoś krwiożerczego potwora na zbyciu? Zabawne, że pytasz. Mam coś w sam raz. Smoki, orkowie i poszukiwacze nie wydają się być nawet robakami w porównaniu z nim. Brzmi nieźle. Co to jest? Nazwałem go Rozpierdalator. Pokażesz mi go? Pewnie. Jest za tobą. Goblin? Powaliło cię? To nie jest zwykły goblin. To jest napromieniowany promieniami gamma genetycznie zmodyfikowany organizm niebotycznie makrobiotyczny, kontrolujący homeostazę za pomocą siły woli, utrzymujący stosunki antagonistyczne ze wszystkim, co się rusza i pobierający energię niezbędną do życia poprzez kumulowanie jonów z atmosfery. A nie mógłbyś mi jakoś tego po ludzku wyjaśnić? Zaraz ci zademonstrujemy. Rozpierdalator na orków! Teraz nikt nam nie podskoczy. Goblin, rozwal Watrasa. Jak śmiesz grozić kapłanowi Adanosa? Giń! Xardas, ten goblin w ogóle się mnie nie słuchał. Ja mu kazałem coś rozwalić, a ten tylko stał w miejscu i się gapił. To pewnie dlatego, że mówiłeś rozwal coś, a powinieneś mówić na coś. Na przykład na orków, na bandytów, na teściową. Wtedy wszystko rozwali. I nazywaj go Rozpierdalatorem, nie goblinem. Rozpierdalator. Na Watrasa, na Pyrokara, na Mrzywca. Drżycie przed waszymi nowymi władcami. Hej, Bezi! Na chuja ci ten goblin? Zaraz. Co robisz? Jacek i Agata poznali się w szkole. Ona była dobra z matmy, a on był diabole. Pani z matmy powiedziała ćwicz im geometrię. Poćwiczyli na tapczanie linie równoległe. Który na czym sam cuszek się pojawił. Ja coś nogi wziął za pas, dziecko jej zostawił.